Zbliżasz się do orków trzymających straż pod miastem twierdzą. Nagle zostajesz otoczony przez hordę goblinów, które bombardują cię papierkową robotą. Niewiedza stanowi twoją zgubę. Związek piracki? Pytasz. Tak, oczywiście, weź to! Mówi jeden z goblinów, podając ci identyfikator. Musisz pokazać to przy bramie miasta. Ostrożności nigdy dosyć. A dzięki temu identyfikatorowi dostaniesz zniżkę na wszystkie napoje w miejskiej karczmie. Sprzedawszy swą duszę piratom regnańskim, otrzymujesz instrukcję, by iść do twierdzy po przydział zadania. Cudownie. Opuszczony statek. Nieodwiedzone? No, Gretchen na pewno nie odwiedził? Dopiero się spotkaliśmy. To tak. W mieście ja nie widzę tutaj żadnej sensownej opcji. Bezsensownych jest parę. W sumie duży warsztat. Kurczę, mogłem to przed chwilą wziąć. Gretchenowi by się przydała balista. Next time. Sal Valhalli? Nie, zbieram na magazyn zasobów. No ale tysiączek. W tą czy we w tą? Niech będzie. Dobra. Ruda, klejnoty. Złoto. Same kamienie. O, jakieś monety. Coś dla odmiany. Teraz coś zupełnie siara. No i wykołaczki. A co my tutaj mamy? Klejnoty, tak, tak. Po kamienie ja idę. I trochę mi to zajmie. Dzień trzeci. Gildia magów? Czy może magazyn zasobów? Nie, no musi być magazyn zasobów. Zachwycony nie jestem tym, jak się to rozwija. Ale źle też nie jest. Dobra, mam pełnię many. Paru entów pokonamy. Czemu ja to pominąłem? Od razu założyłem, że za mocni. Tu artefakt do wzięcia. Ale najpierw... Okej, i tak dwie tury, więc co za różnica. Oho, tego artefaktu... A, to jest artefakt wzmacniający pioruny. Czy coś w tym stylu? Czy tam chroniący przed łańcuchem piorunów? Nie pamiętam. Ale strzegą go gryfy i to mnóstwo. To za dużo dla nas. Jeszcze Krystian może sobie poradzić, ale Gretchen... Nie ma szans. Dobra. Gniazdo na urwisku. Już czas. Na razie nie brakuje nam kasy, więc mogę sobie ratusz odpuścić. Ale oczywiście im szybciej go zrobię, tym więcej zarobię. Jak to zawsze. No. Masowe spowolnienie. Proszę bardzo. No i możemy strzelać w takim razie z balisty. Albo ja mam jeszcze lepszy plan. Znaczy, i tak to zrobię. Ale żeby ich spowolnić bardziej... kula ognia! Tutaj też. Tu nie muszę spowalniać. Ale mógłbym zrobić tak po prostu. Jakoś tam ich minąć potem może. No, z czekaniem mogłoby się udać. Dobra. Więc co? Przyspieszamy? Przyspieszmy to. Ops. Nie ma co się nimi ruszać teraz. No i właśnie idą sobie na południe. Powiedzmy. To nie może być oczywiście południe. Jeśli już, to kwestia przypadku. Ponieważ zawsze atakujące są z lewej strony. A przecież nie zawsze z zachodu atakują. Nie. Żadnej magii. Sama moc.
Płaszcz zwinności. Zwiększa szybkość wszystkich jednostek dowodzonych przez bohatera o 2. No właśnie. Chwilowy odpoczynek w przydrożnej gospodzie przynosi ci okazję do wymiany nowych wieści, opowieści, wychlania paru ładnych buteleczek Ebewebe oraz przypadkowej zamiany bagażu z przypadkowo spotkanym trolem. W nowej sakwie znajdujesz magiczny płaszcz oblepiony jakimś świństwem. Już założyłeś na siebie? No dobra. Może być. Ja bym tam uprał. Laboratorium. Bierzemy. Tak. Mnóstwo gnoli. Zginął. Tak jak Domestos. Wszystkie gnole zginą. Rzucać czy nie rzucać? To jest pytanie. Proszę bardzo. Mamy wzmocnionko. Jakoś się przybliża tylko. W sumie możesz się wysunąć. Czekaj, czekaj, oni też czekają. Są najwolniejsi. Dobra, chodźcie tu. Spełnijcie swoją rolę. Bronią się. Nie, nie, nie. Pięknie. Tylko nie dojdę. No i tyle. Złoże rudy. Dwie rudy na dzień. Troglodycie tutaj? Płaszcz wampiryzmu. Podziękuję na razie. Tu są halabardnicy, ale tutaj też Krystian idzie, więc nie ma sensu iść w tamtą stronę. Mimo tego, że wykołaczki kolejne są. Po co mi ten artefakt? Jeszcze smocze ważki go chronią. No chyba, że źle pamiętam, ale to jest chyba artefakt wampiryzmu. Wygląda właśnie jak płaszczyk taki wampirycznego lorda. Siedlisko behemotów. Oj tak. No i tyle. Sprawa załatwiona. Hops, szalencja. Złoto. I kopalnia złota. Pięknie. To tutaj zamek Gildia Magów. Fortografii zamek powstanie. Ta. Pierwszy zamek. Oczywiście. Fortograf, czego brakuje? Drewna. Okej, trzeba się skupić i brać drewno. Ile wlezie? Piękny jesteś, Greczynie. Kurczę. Zdjęcia kłamią. Zazwyczaj na plus. Dobra. Podejdziemy, przywalimy. Nie podniosą się już. Ha, nie chcą się zbliżać. Cwaniaki. Dobra. To ja się tutaj mogę bronić spokojnie. Jednak idą górą. No tak. Cudownie. Hops. Sprawa załatwiona. Mamy kolejną kopalnię złota. Artefakcik fajny. Watacha piekielnych troglodytów. Od 100 do 249. Chyba za dużo. Żebym tylko ja wiedział, do czego ten artefakt jest. Nie mam pojęcia. Pierwszy raz go widzę od... nie pamiętam kiedy. Co my tutaj mamy? Jakiś piekielny wyrostek.
Czymś przywalimy? Magiczną strzałą dla zniechęcenia? To było zbędne oczywiście. Kasa, kasa. Z kim ja... Wow! Ostro! Te 100 punktów obrażeń. Nie, no ale wtopiłem. Jezus. Gdybym jeszcze miał magiczną barierę, ale mam tylko ścianę ognia. Mogę wziąć na początek spowolnienie. To ma największy sens, ale myślę, że nie podniesiemy się za bardzo. Chociaż z naszą magiczną balistą jest jakaś szansa. Dobra, podejdziemy tutaj bliżej. Na pożarcie. I tak. Zdecydowanie za mało obrażeń. Zdecydowanie. Pozostaje grać na czas. Idziemy jakoś tak. Możemy walnąć tutaj coś. Oślepienia kolejne. Na ile czasu to starczy? Na 7 tur. To ma sens? Dobra. Czekaj. Szybkość 3, to możesz się bronić. Ty też, a ty już troszeczkę ucieknij. Zrobimy sobie barierę. Tyle, że żywą. Okej. Okay. Jakoś to wygramy. Tutaj przydałoby się troszeczkę odsunąć. Troszeczkę. Ty mi to na pewno. Oślepienie. Tak. Chciał, to ma. Już ledwo się rusza. No cóż, wy poczekacie. Ty się troszeczkę odsuniesz, a w sumie możesz dźgać go. Nie, no zostaniesz zjedzony. Dobra. Tam broń się. To nie ma znaczenia. Więc tak. No, nie jest źle z tym strzelaniem balistą. Ty się broń. Zaraz tutaj zrobię przejście. I trochę zwolnimy miejsce. Też z bazyliszków. Czekaj. Więc tak, tutaj stań. Tu. Broń się. No i wy też się wycofajcie. Balista strzeli. O nie! Ale tylko dwóch jest. Spokojnie. One chyba pomyślały, że zablokują balistę. Głupiutkie. Nice. To jest moc. O. Miało być lepiej. No cóż, jest jak jest. O, jeszcze tego.
I ten tylko tutaj łazi. A, rozstrzelamy go. Luz. Ja jeszcze mogę walnąć jakimś czarem. I chętnie to zrobię. Pokusowieństwo na balistę to niemożliwe. Szkoda. Jakieś osłabienie na nich? Nie, co to na atak jest? Coś osłabiające obronę. No właśnie, promień osłabienia, ale tylko 3. Już lepiej walnąć magicznym, na przykład, albo zahipnotyzować. To nie zadziała. Usunięcie przeszkody? Mam pomysł. To idealny moment na ścianę ognia. Proszę bardzo. Potem aktywujemy tych. I oni będą szli też przez ścianę ognia, o ile nie przejdą dołem. No, zobaczymy. Dobra, już do nich strzelamy, ponieważ mamy pełną strzałę. Niech tylko przejdą przez ogień. No właśnie, cudownie. Dobra. To ja widzę, że mogę atakować w sumie. Tak źle nie będzie. Mogłem też poczekać, bym nic nie stracił. Niech będzie szybciej. No i teraz mogę strzelać. Podejdą. Hops. Ups. Tylko spowolnienie, ale zabijemy. Prawie. Jeszcze ci. No dobra. Dobra, niech będzie. Okej, może być. Były delikatnie przeważające siły wroga. Więc tutaj mamy w zasadzie nic sensownego. Te kryształy może się przydadzą do wybudowania na przykład kryjówki cyklopów. Tu są kolejne kryształy. No i niewiele odkryliśmy. Dobra. Kamienie. A tutaj mamy dzień 7, miał być Fort Ogrów. No cóż, trzeba sobie pomóc. To wymienimy w takim razie... 2500. Po jednym z klejnotów i rtęci. Dobra, może być. No. Co to mi przypomina? The Forest. Tydzień psa. Mamy Fort Ogrów. Trochę lepiej wygląda niż nasz. Jak ulepszymy, to też będzie lepiej wyglądał. Dokładnie. To czemu nieulepszonych tutaj rekrutujemy? Co to ma znaczyć? No ale... wjeżdżamy tam. Rekrutuj ogry, akurat jest miejsce. Wy jednak chodźcie bliżej środka. Jakoś tak. Tędy... nie da się przejść dalej. Jest mnóstwo magów. Trochę bez sensu. No ale załatwmy już to. I tak, magiczna studnia. Okej. Kasa, kryształy. Ruda. Rtęć. Sporo frykasów. Dzień pierwszy. Można by było kolejnego wziąć. Mamy teraz kogo nająć. Grota cyklopów. No to zbieram. Mam rudę. Mam kasę. Nie mam kryształów. No zbierają się. Kogo mam tutaj? Ha! Specjalność cyklopi. Jog. Podstawowy atak i balistyka jeszcze. Albo Luna. Elementalistka. Biorę yoga.
jest barbarzyńcą. Pięknie, dostał atak. Wóz z amunicją, nie. Ten duży warsztat by się przydał. Drewna nie ma. No dobra, bierzesz behemoty. Bierzesz roki. Orków. I chyba sobie na tym skończymy. Chociaż ogry mogą być. Trochę mnie będą spowalniały, ale tam. No, coś w tym stylu. Tak. Mamy yoga, mam nadzieję, że się przyda. Tu nie przejdzie. A tu przejdzie. No tak, poza tym nic już nie mogę, bo mam dyszkę tylko. Drewno. Pięknie. Zaczepię magów, jak tylko będę mógł. Okej, w razie czego mogę powymieniać jeszcze zasoby na inne. Dobra, mnóstwo większych gremlinów. Tak. Czemu tak oszukują mnie? Patrzę, że jest księga czarów. Tak zacząłem się zastanawiać, co w niej może siedzieć. A tu nie ma. Dobra. O, tymi sobie wyjdę oczywiście. Proszę strzelać tutaj! Ej! Tutaj! Ja wam dam! Wow! O! Ostro! Po co ja mam wychodzić? Ale wyjdę tymi. No właśnie, po to. Czechuj do piachu. Teraz zrobię coś takiego. Tutaj jeszcze dam jednego, żeby wypchał. No i tych, co overkillują, na pół. Dobra, mamy odkrywkę siarki. Jeszcze weźmiemy tak drewno. Wykałaczek nigdy za dużo. No i jog. Jog niech sobie idzie. Chata proroka. Dawno temu potężni magowie umieli tworzyć magiczne artefakty. Jednak ta wiedza jest już dawno zapomniana. Chcę się nauczyć, jak je tworzyć, jednak potrzebuję do tego jednego z tych artefaktów, by zobaczyć, jak został zrobiony. Jeśli mi go przyniesiesz, na pewno cię wynagrodzę. Przynieś mi nogi legionisty, lędźwie legionisty, korpus legionisty, ramiona legionisty oraz głowę legionisty. Co on chce sobie zrobić? Figurkę? Chyba tak. Jestem stary i doświadczony! Nie wpuszczam tu byle kogo! Przyjdź ponownie, gdy zdobędziesz 24 poziom doświadczenia! Dobra! 24. Krystianie, pamiętaj! Szalona szesnastka. Dobra. Lecimy dalej, więc pewnie grota cyklopów. Jeszcze ta chwila potrwa. Właśnie ile? Dłuższą chwilę. Więc gildia magów. Na razie tylko drewno i kamienie. Luz. Będzie ratusz niedługo. Nareszcie. To już. Tak, tak. No. No i magowie. No nie, tyle ich, aż się proszą o kulę ognia.